Jan Kliment i Lenka Klimentowa rodzicami, a teraz przeprowadzka. Jan i Lenka Klimentowie S.A. para, do której z powodzeniem można zastosować malownicze określenie, zawzięli byka za rogi. Od dnia ślubu, który odbył się w czerwcu 2016 roku w Ostrawie, wiedli życie bez rewolucji i niespodzianek. Dopiero kilka miesięcy temu Lenka przyznała, że pod pozorami malzańskiej sielanki rozgrywał się dramat. Jak wyznała w wywiadzie dla Wiwy latem zeszłego roku, zaczęła się przyzwyczajać do myśli, że nie dane jej będzie doświadczyć radości macierzyństwa. Poświęciliśmy trochę czasu na zrobienie badań, czy wszystko z nami jest w porządku. Okazało się, że nie ma żadnych przeciwwskazań i możemy bez problemu zostać rodzicami. A jednak nam się to nie udawało. Udzielając tego wywiadu, była już w wymarzonej ciazy. Jak można się domyślać, w innym przypadku nie zdecydowałaby się na taka otwartość. W czerwcu ubiegłego roku para podzieliła się na Instagramie radosna nowina, prezentując zdjęcie USG. Na przyjęciu z okazji ujawnienia płci dziecka, za pomocą konfetti w niebieskim kolorze poinformowali, że na świat przyjdzie chłopiec. Urodzony 1 grudnia synek otrzymał imię Christian. Ale na tym nie koniec rewolucji w życiu Klimentów. Po tym, jak przez lata ich życie toczyło się spokojnym trybem, Jan i Lenka postanowili w ciągu kilku miesięcy zrealizować wszystkie plany naraz. Lenka Klimentowa pochwaliła się na Instagramie zdjęciem ich nowego apartamentu, które kupili po 14 latach tulaczki po wynajętych mieszkaniach. Zdjęcie pustego lokum opatrzyła pełnym entuzjazmu komentarzem. Tak jak już kilka razy mówiłam, ten rok jest dla nas przelomowy. Dzieje się dużo zmian. Oczywiście zaczęło się już w zeszłym roku, ale w tym roku przeprowadzamy się po prawie 14 latach w Polsce na swoje. Czekaliśmy na nasze wymarzone mieszkanie bardzo długo. Wybieraliśmy, szukaliśmy długo, i chyba po prostu wszystko dzieje się w swoim czasie i na wszystko trzeba poczekać. Już niedługo cała nasza rodzinka przeprowadzimy się do pięknego mieszkania z cudownym widokiem na Warszawę. Każdy, kto kiedykolwiek remontował mieszkanie, doskonale wie, że nie sztuka kupić, sztuka urządzić, co w dobie szalejących cen i problemach ze znalezieniem fachowców może być jeszcze trudniejsze niż zwykle, przekonała się o tym ostatnio Sylwia Bomba, która wyznała w rozmowie z Pudelkiem, że rachunki za wykończenie świeżo kupionego domu doprowadzają ją do rozpaczy. Lenka i Jan będą musieli godzić nadzór nad remontem z opieką nad kilkumiesięcznym synkiem. Tancerka nie ukrywa, że zdaje sobie sprawę ze skali trudności, jednak na razie przeważa u niej entuzjazm. Ciężki czas teraz przed nami, ponieważ trzeba wszystko wykończyć i ten, kto robił kiedyś dom albo mieszkanie, to pewnie wie, o czym mówię. Ale mamy na szczęście cudownych i profesjonalnych ludzi wokół siebie, więc wierzę, że będzie dobrze, pięknie i też w miarę szybko, bo mamy w planach na wakacje być już tam. Ambitny plan. No nic, trzymamy kciuki.